Kate Lockwell, UNN. Nieuchwytna królowa ostrzy była widziana niedawno na planecie Tyrador. Doktor Emil Narut, szef osławionej fundacji Mobiusa, zetknął się z przywódczynią zergów. Niestety, doktor Narut jest w tej chwili nieosiągalny. W wydanym oświadczeniu doktor Narut dziękował rakieterom Raynora za niedopuszczenie do tego, by królowa ostrzy osiągnęła... Kate, przepraszam, ale musimy ci przerwać. Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że... Wygląda na to, że... Puśćmy reklamę, proszę. Reklamy! Coś cię straszy po nocach. Być może to dar twojego dziecka. Zapisz swoje dziecko na szkolenie psioniczne. To twój obowiązek. Ha, to niedobry, niedobry człowiek ten Tychus. Ukrywa wiele rzeczy. Myślisz, że nas w coś wrabia? Misje z jego udziałem zawsze prowadzą prosto do Kerrigan. A może ty i Kerrigan tak często wpadacie na siebie, bo szukacie tego samego? A Tychus, on nie mówi ci wszystkiego. Niestety nie mogę wyczuć, o co chodzi. Uważaj na siebie, bracie. Pamiętaj, że wokół Tychusa unosi się aura zniszczenia. To wyrachowany zabójca. Nie lubię tych artefaktów. Maszyny nie mają przede mną tajemnic. Podobnież uzbrojenie, ale te artefakty to jakieś gusła. Wokół krąży mnóstwo plotek. Myślę, że do tej pory sporo słyszałaś o mnie i Kerrigan. Czy te opowieści są prawdziwe? Że Mengsk ją zostawił zergom na Tarsonis? Ją. Plus kilka miliardów niewinnych cywili. Po tym wiedzieliśmy już doskonale, z jakim typem człowieka mamy do czynienia. Niewiele już mnie to wszystko obchodzi. Ale zanim umrę... Chciałbym jeszcze ujrzeć, jak Mengsk zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Myślałem o Tyradorze i wiesz, musi być jakiś lepszy sposób na zarobienie trochę grosza niż pakowanie się w wojnę z obcymi. Jeśli to dla ciebie zbyt problematyczne, potraktuj misję jako czysty biznes. Próbuję, przyjacielu, z całych sił. Miło pana widzieć, komandorze. Wszystkie aktualnie dostępne misje wczytano na mapę gwiezdną. Może je pan przejrzeć w każdej chwili. Matt, cholera, dzięki, po prostu dzięki. Każdy, kto podniósł głos przeciwko Mengskowi, został zamknięty w tych murach. Wypuścimy wszystkich więźniów i Mengsk nawet się nie zorientuje, co go zabiło. Daj tylko znać, kiedy będziesz gotów nacisnąć spust. Gdzie jest Tosz? Powinien tu już być. Już opuścił statek. Myślałem, że... Komandorze, ktoś próbuje nawiązać z nami mocno zaszyfrowane połączenie.
Sprawdźmy, kto to. No, no, niesławny Jim Raynor. Nazywam się Nova. Porozmawiajmy. A cóż takiego ma mi do powiedzenia jeden z ulubionych duszków Mengska? Toż okłamuje cię. Daj Tosza na kanał. I tak pewnie tego słucha, nawet jeśli szyfrujemy. My, widma, jesteśmy przyszłością. Nie mogłaś tego strawić, dziewczynko. Każdy duch, który stał się widmem, zmieniał się w psychopatyczną maszynę do zabijania. Ci, których schwytałam, przebywają w Nowym Folsom. Nie słuchaj jej, bracie. Pomóż mi wyrwać widma z Nowego Folsom, a potem razem zajmiemy się Mengskiem. Toż chce reaktywować swoich koleżków widma za pomocą substancji, które pomogłeś mu zebrać. Nowe Folsom jest pełne zwyrodnialców. Na pewno chcesz, żeby włóczyli się po galaktyce? Pomogę ci walczyć z Mengskiem. Moi ludzie również. Ona do ciebie nie dołączy. To psychol. Jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Będzie udawał przyjaciela, aż pewnego dnia wbije ci nóż w plecy. To chwila prawdy. Dokonaj wyboru. Mam gdzieś to, jak bardzo nienawidzisz Mengska, Tosz. Jeśli ty i twoje widma jesteście tak samo spragnieni krwi, jak na to wygląda, staniecie się takim samym zagrożeniem jak on. Niedługo znowu się spotkamy. Pożałujesz tego, braciszku. Dobra, Nova. Jaki masz plan? Placówki widm Tosza znajdują się na stacji Avernus. Dołącz do mnie. A razem zakończymy to na dobre. Wysyłam dane taktyczne. A więc to tutaj Tosz planuje stworzyć swoją armię widm. Zidentyfikowałam 3 obiekty, które są niezbędne dla jego planów. Naszym pierwszym celem będzie Stos Jorium. Następnie zbiorniki z Terrazytem. A na końcu indoktrynator fal psionicznych, którego Tosz używa do zakończenia procesu aktywacji widm. W porządku. A więc niszczymy 3 cele i Tosz idzie na bezrobocie. Tosz wie wszystko na temat infiltracji. Mogę spenetrować większość jego umocnień obronnych, ale żeby dojść do końca, będę potrzebowała twojej pomocy. A co z Toszem? Ja się nim zajmę. Oczyściłam strefę lądowania dla twoich jednostek. Zacznijmy tę imprezę. Lepiej, żebym tego nie żałował. Rewelacja. Dałem na cię. Wydasz jakiś rozwój? Szereg, chłopaki. Dobra? Dobra, no to jazda. Zachowajcie czujność, chłopcy. Toż może nas czymś zaskoczyć. Nova, będę potrzebował twojej pomocy przy tej bramie. Spokojnie, muszę tylko wyeliminować sterownię bramy po drugiej stronie. Tempo! Nova, zgłaszam się. To tylko interesy. Widzisz tego marudera? Stawiam 5 dych, że trafię go z tego miejsca. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jak w banku. To tylko i... Powtórz. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Tak jest. Raportować? Wrogowie Dominium są wszędzie. Jestem profesjonalistką. Najlepszą z najlepszych. Wszyscy mamy trupy w szafach. Tak trzymaj, a dodam twojego do moich. Potrafię czytać w twoich myślach, ale masz pusty łeb. Jesteś na poziomie rynsztoku. Tak trzymać. Przechodzę na ostrą amunicję. Twoje postępowanie nas zawstydza. Potrafię odstrzelić skrzydełka muchy. Wyobraź sobie, co mogę zrobić tobie. Kim jesteś? A nieważne, przypomniałam sobie.
Kim jesteś? Nowa, zgłaszam się. Przyjęłam. Widzisz? Łatwo i przyjemnie. Ruszajmy. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jak w banku. To tylko interesy. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jako fakt. To tylko interes. Szeregu, chłopaki. Powtórz. Proszę określić naturę problemu medycznego. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Przyjęłam. Drodze. Uwaga! Przed nami czołg oblężniczy. Kiedy znajdę się wystarczająco blisko, będę mogła telepatycznie zdominować załogę. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jak w banku. To tylko interesy. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. Ktoś mnie wzywał? Tak jest. W drodze. Się robi. Wykonuję. No i co? Potrzebna selekcja rannych? Pokaż na co cię stać! Raportować? Masz to jak w banku. Widma. Zajmę się nimi. Przyjęłam. Coś trzeba rozwalić? No, zaczyna się! Nowa, zgłaszam się. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jako dwa. Powtórz. Tylko interes. Przyjęłam. Nigdy bym nie pomyślał, że możesz zdradzić, ale upadłeś, bracie. Dobra robota, chłopaki. Nasz następny cel to zbiorniki z terrazytem. Oczyszczę dla was strefę lądowania. Przygotujcie się. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Mówię ci, że coś widziałem. Powinniśmy... Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. Nowa, zgłaszam się. Powtórz. W drodze. Się robi. Wykonuję. W drodze. Strefa lądowania zabezpieczona. Możesz lądować. I sprawdź, czy nie dałoby się otworzyć tej bramy. Czas ucieka. Nadciągam. Nikt nie żyje wiecznie. Podoba mi się. Co? Chcesz czegoś? Tak, rzeczy znamy. Brama otwarta. A teraz ostro. O tak, dziecinko. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Sam nie dam rady.
Masz to jak w banku. Skanowanie warunków pola walki. Pokaż, na co cię stać! No dawaj! Tak jest. To tylko interes. Przyjęłam. To tylko interes. Gotowy do służby. Powiedz, czego żądasz. Czekam na rozkazy. Magister inżynier do usług. Rozkaz. Kondensator logiki wyłączony. Cholera. Mam chyba syndrom wieżyczki. Polecenie nierozpoznane. Rozkaz niewykonalny. Co robisz, dowódco? Co dla mnie ostatnio zrobiłeś, człowieku? Przykro mi, komandorze. Obawiam się, że nie mogę wykonać tego rozkazu. Ignoruję dyrektywy dowództwa. Ten pojazd przejął kontrolę. Przejął kontrolę. Wasze bazy należeć do nas. Nowa, zgłaszam się. Okej. Czekam na rozkazy. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Głośno i wyraźnie. Przyjęłam. W drodze. W drodze. Gotowy do służby. Powtórz. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Co jest? Coś trzeba rozwalić? Cały ja! Magister inżynier do usług. Rozkaz przyjęty. Zrozumiałem. No i co tak długo? Skanowanie. Wykryto odpalenie broni atomowej. Raportować? Mam dla ciebie prezent, bracie. Lepiej już zacznij uciekać. W drodze. Rozkaz przełożonego przyjęty. Co jest naszym celem? Czekam na rozkazy. W drodze. Gadaj! Powtórz. Się robi. Magister inżynier. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Wykonuję. Masz to jak w banku. To tylko interesy. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. Słucham uważnie. Tak jest. W drodze. Masz to jak w banku. Osłaniaj mnie, a ja włamię się do tego silosu jądrowego. Trzeba było zabrać i... tam. Może by. Nic, czemu nie dałbym rady. Tak, rzeczy samej. Nowa, zgłaszam się. To tylko interesy. Przyjęłam. Okej. Głośno i wyraźnie. Gotowy
Dlaczego to robisz, bracie? Sprawdzasz moją cierpliwość. Dobra robota, Raynor. Został jeszcze jeden. Ten indoktrynator psioniczny jest silnie strzeżony. Najlepiej będzie użyć broni jądrowej. Raportować? W drodze. Przybyła kawaleria powietrzna. Podajcie nam cel! Się robi. Wykonuję. To tylko interesy. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. Nastawiam uszu. Przyjęłam. W porządku. Powtórz. Się robi. W drodze. Wykonuję. Masz to jako dwa. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Goda. Tak jest. Gotów na wojnę? Z pewnością. Nowa, zgłaszam się. To tylko interesy. Dołączmy do bitwy. Powtórz. Masz to jako dwa. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jako dwa. To tylko interesy. Gotowy do akcji. Nowa, zgłaszam się. Przyjęłam. Okej. Głośno i wyraźnie. Potwierdzisz ostatnie polecenie? W drodze. Systemy w pełni funkcjonalne. Przyjąłem kwatera. Raportować? Tylko interesy. Się robi. W drodze. Wykonuję. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Się robi. Wykonuję. Masz to jako fakt. To tylko interesy. Przyjęłam. Gotowa do startu. Tak? Broń... Tak jest. W drodze. To tylko interesy. Masz to jako w baku. Osłaniaj mnie, a ja włamię się do tego silosu jądrowego. Trzeba było zabrać i... Tam. Pocisk atomowy gotowy. Dobra. To już załatwione. Wykryto odpalenie broni atomowej. Zaczyna mnie to męczyć. Dlaczego po prostu nie umrzesz? Bez problemu. Zabieram.
rację, Raynor. Dobrze wycelowana bomba atomowa poważnie osłabi te umocnienia. W porządku. Poddam się. Dobra. To już załatwione. Turbiny pełna moc. Nowa, zgłaszam się. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Szeroki. Przyjęłam. Wykonuję. To tylko interesy. Przyjęłam. W drodze. Okej. Głośno i wyraźnie. W drodze. Poczuj grzmot! Dobra! Po mojemu! Idziemy! Żaden problem! Tu jestem! Kliknij mnie! Słyszę! Marnuję się tutaj! Metale ciężkie zabijają! Nie marnuj mojego czasu! Niszczyciel to ja! Mógłbym celować, ale po co? Co z tobą, dowódco? Za dużo papierkowej roboty? Jestem bogiem piorunów i miotam pioruny. Cicho! Próbuję się do nich podkraść! Grzmot i piorun! Szaleństwo! Mam ocenę T jak Thor. Kiedy ktoś mnie pyta, czy jestem bogiem, odpowiadam, sam to powiedziałeś. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy zabiłem kiedyś serka, odpowiem tak, bo to złe serki były. Co jest najlepsze? Miażdżenie serków i pędzenie ich przed sobą oraz lamenty protosów. Połataj mnie, dobra? Powtórz. Masz coś do mnie? Zostań jeszcze trochę. Zrobisz. Nowa, zgłaszam się. Uderz mnie. Potwierdzisz ostatnie polecenie? Sprowadź mnie z powrotem do walki. O tak. Teraz, teraz, teraz. Tak jest. Się robi. To jeszcze nie koniec. Wkrótce wpadnę do ciebie. Mamy transmisję. Od Tosza. Chce się przed nami chwalić, czy jak? Połącz. Zapłacisz za to, stary. To niby do mnie? Pożałujesz, że wlazłeś mi w drogę. Jesteś gnidą, Tosz. Całe życie zwalczam takie szumowiny jak ty. Ty i ja jesteśmy z tej samej gliny.
Zrobimy wszystko, aby wykonać zadanie. Nie. Ty nic nie rozumiesz. I nie zdążysz już zrozumieć. I co mi zrobisz? Jestem 6 lat świetlnych od ciebie. Ja nie. Przypominasz mi kogoś, kogo kiedyś znałem. Cieszę się, że nie polujesz na mnie. Przynajmniej nie dzisiaj. Do zobaczenia, Jim. Czy pan nie może spotkać normalnej kobiety? Nowa przesyła nam instrukcje do szkolenia duchów. Teraz będziemy mieć własne jednostki tego typu. Jeśli Mengsk się dowie, będzie się musiała gęsto tłumaczyć. Myślę, że potrafi zatrzeć własne ślady. Od tego są duchy, prawda? Od tego. I od podrzynania gardeł. Racja.